to kolejne zwycięstwo MKS Grudziądz na własnym boisku. Tym razem z Korona Koronowo. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 14-11. Cały mecz kończy się wynikiem 32-22. Zdecydowana przewaga gospodarzy zarówno w pierwszej części spotkania, jak i w drugiej. Kolejne zwycięstwo. Tak, ale tak jak uprzedzałem zawodniku przed meczem, trzeba podchodzić do meczu bardzo poważnie, traktować drużynę przeciwną również poważnie. Niestety znów przespaliśmy pewne minuty, później jak doszliśmy do normalnej gry, zaczęła się gra indywidualna, nerwowość się wprowadzi do zespołu i niepotrzebne rzeczy, które utrudniają nam grę. Druga część spotkania, również dobre wejście w mecz, objęcie prowadzenia 5-6 bramkami, znów nerwowo, jakieś dyskusje między sobą, ktoś komuś wytyka błędy, od tego jest, mówiłem, trener, a nie sami zawodnicy i trzeba to uporządkować grę, tak w następnym meczu nie może być. Kolejne spotkanie już za tydzień. Teraz kolejny mecz? Za tydzień, sobotę. Sokołem Gdańsk o godzinie 18. Drużyna gości Korona Koronowo do Zaka w pierwszym składzie. Numer 3 Dębowski Bartosz. 4 Kuliszakowicz. Na dzisiejszym spotkaniu jest również delegat polskiej piłki nożnej w Polsce, pan Jan Wodysz z Koszalina.